Dzień dobry Państwu. Spotykam się z Państwem po raz pierwszy i chciałbym zaproponować taki wieloodcinkowy komentarz, a może raczej przewodnik po kodeksie karnym skarbowym. Zaznaczam, że to nasze spotkanie w zasadzie nie są przeznaczone dla prawników, tylko właśnie dla osób, które na co dzień zajmują się czymś innym. A wiedza z zakresu prawa karnego skarbowego może im się w życiu przydać. Chcę też powiedzieć, że studenci oczywiście mogą skorzystać z tego spotkania, z tego, co ja nazwałem przewodnikiem, czy też komentarzem. Natomiast oczywiście nie mogą uważać, że to jest wykład akademicki, bo to nie jest wykład akademicki. W związku z tym to może być jakaś taka zachęta do dalszej nauki i nic więcej. Tyle pod adresem studentów, znając ich skłonności do oszczędności czasu i pracy. Dlaczego akurat na pierwsze spotkania z Państwem wybrałem kodeks karny skarbowy? No bo po pierwsze, inaczej niż kodeks karny może być przydatny dla każdego. Zdarza się, że wiele osób nie spotyka się z kodeksem karnym. Poza może rolą świadka w sprawie karnej. Natomiast jeśli chodzi o kodeks karny skarbowy, to on pozwala omijać takie karno-skarbowe rafy, a w razie skonfrontacji z taką rafą znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji. Na przykład, jak uniknąć kary za popełnienie błędów w deklaracji podatkowej. Albo też, co zrobić w sytuacji, kiedy pożyczyliśmy znajomemu samochód, a on tym samochodem dokonuje przemytu celnego. A samochód zgodnie z prawem karno-skarbowym w takiej sytuacji podlega przepadkowi. No tutaj jest instytucja, o której będziemy zresztą mówili. Nazywa się interwencja, no ale trzeba wiedzieć, że coś takiego w przyrodzie występuje, żeby w razie czego poratować się tą instytucją i wystąpić w charakterze interwenienta, czyli tego, który domaga się w procesie karno-skarbowym zwrotu rzeczy, która co do istoty podlega przepadkowi. Również dlatego, że jest to problematyka trudna, trudniejsza i bardziej specyficzna niż powszechne prawo karne i do tego zaprezentowana legislacyjnie w bardzo trudnej formule. To znaczy jest to niby akt samoistny, czy jak niektórzy mówią, autonomiczny, ale jednocześnie nie jest samodzielny. Ja za chwileczkę to wytłumaczę, o co tutaj chodzi. No i wreszcie specyfika tego aktu prawnego polega na tym, że on inaczej niż normy prawa karnego powszechnego ma niewiele wspólnego z normami moralnymi. Prawo karne powszechne kształtowane przez rozwój cywilizacji przechodziło takie etapy od powstania norm moralnych poprzez normy społeczne. No i w rezultacie, kiedy zaczęto tworzyć prawo, te normy społeczne przechodziły w normy karne i każdy dorosły człowiek, a nawet nie całkiem dorosły wie, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Żyje w tym społeczeństwie i te normy są mu przekazywane wraz z rozwojem, wychowaniem i tak dalej. No nie wolno zabijać, nie wolno kraść, nie wolno gwałcić, etc., etc. Także nie trzeba specjalnie czytać kodeksu karnego, żeby wiedzieć, czego nie wolno robić, co jest zabronione. No z kodeksem karno-skarbowym właśnie jest inaczej, dlatego że tutaj celem tych norm i postępowania w sprawach karno-skarbowych, oprócz tych celów, o których mowa jest w artykule 2 KPK, czyli aby winny poniósł odpowiedzialność, a niewinny nie był ukarany, aby stwarzać sytuacje służące zwalczaniu przestępczości, aby ochronić dobra pokrzywdzonego. Tutaj celem, i to celem, który jest wyraźnie wyrażony w artykule 114 Kodeksu Karnego Skarbowego, celem jest wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa
jednostek samorządu terytorialnego lub innych uprawnionych podmiotów. I to jest jakby główny leitmotyw, który wyraża się również w tym, o czym będziemy mówili, że w prawie karnym skarbowym, w kodeksie karnym skarbowym istnieje szereg instytucji, które mają zachęcić sprawcę czynu zabronionego właśnie do tego, żeby wyrównał ten uszczerbek, a w związku z tym może korzystać z takich, pod pewnymi warunkami oczywiście, z takich instytucji jak czynny żal, dobrowolne poddanie się karze, odstąpienie od wymierzenia kary. To są instytucje, które są ogólnie nazywane zaniechaniem ukarania sprawcy, ale głównym warunkiem tego zaniechania jest właśnie naprawa uszczerbku finansowego Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Mówiłem Państwu, że jest pewien problem z odszyfrowaniem właściwej treści norm kodeksu karnego skarbowego i celem tego naszego przewodnika komentarza jest właśnie to, żeby dać Państwu, i to jest chyba moje tutaj przesłanie, aby dać Państwu klucz do rozszyfrowywania treści tych norm, które składają się nie tylko z norm prawa karnego skarbowego, ale również z norm prawa karnego powszechnego. Każdy człowiek, który chce racjonalnie żyć, powinien pewne rzeczy wiedzieć. No, tak jak powinien wiedzieć, jak przeczytać ulotkę od lekarstwa, jak ją zrozumieć, co oznaczają poszczególne hasła w tej ulotce, żeby uniknąć kłopotów, tak samo powinien umieć w razie potrzeby posłużyć się przynajmniej na wstępnym etapie normami prawa karnego skarbowego, żeby zaoszczędzić sobie kłopotów. Kodeks karno-skarbowy, o których będziemy mówili, wszedł w życie 17 października 1999 roku i zastąpił poprzedni akt prawny, który nie był kodeksem, była to ustawa karno-skarbowa. Skonstruowany on został na takiej samej zasadzie, czyli odziedziczył po ustawie karno-skarbowej tą skomplikowaną formułę legislacyjną, sprawiającą właśnie to, że ten akt jest aktem niby autonomicznym, ale nie jest aktem samodzielnym. Polega ona na tym, że z jednej strony kodeks deklaruje, że do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej kodeksu karnego. Wbrew zasadzie wyrażonej w artykule 116 kodeksu karnego, że do wszystkich ustaw karnych stosuje się część ogólną kodeksu karnego. Ustawy karne i przepisy karne rozsiane po bardzo wielu ustawach oczywiście zawierają w sobie typy przestępstw lub wykroczeń, ale to tyle. Natomiast cała ta część ogólna, która mówi o zasadach odpowiedzialności, stosuje się część ogólna kodeksu karnego do wszystkich przepisów karnych, chyba że konkretna ustawa wyraźnie wyłącza stosowanie tej części ogólnej kodeksu karnego do tej ustawy. No i właśnie kodeks karny skarbowy jest taką ustawą, która mówi, że wyłącza. No ale mówi to bardzo niekonsekwentnie, bo już w paragrafie drugim artykułu 20 zawiera szereg przepisów kodeksu karnego, które należy jednak stosować do kodeksu karnego skarbowego, do jego części materialnej dotyczącej przestępstw. No, żeby było jeszcze trudniej, to w tym paragrafie drugim jest wymienione blisko kilkadziesiąt przepisów kodeksu karnego części ogólnej, ale to też nie są wszystkie przepisy, które należy stosować, bo istnieją także inne, rozsiane w innych fragmentach kodeksu karno-skarbowego, które się do kodeksu karnego części ogólnej odwołują. Na przykład artykuł 21 paragraf 3, 26 paragraf 4,
39 paragraf 2 in fine, 40 paragraf 1, 45 paragraf 1 i 2. Ja specjalnie te przepisy wymieniłem, bo te przepisy plus przepisy wymienione w artykule 20 paragraf 2 dają już Państwu, że tak powiem, cały zespół norm kodeksu karnego, części ogólnych, które należy stosować do kodeksu karnego skarbowego, ale żeby było jeszcze trudniej, to wiele z tych przepisów kodeksu karnego części ogólnej wprawdzie stosuje się do kodeksu karnego skarbowego, ale ze zmianami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. No jak Państwo widzicie, już sama ta wstępna narracja chyba dowodzi wystarczająco, że ta materia nie jest prosta w samym odszyfrowaniu. I dajmy sobie tu jakiś przykład. W artykule 21 powiedziane jest kodeksu karnego skarbowego, że usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą, usiłowanie do takiego przestępstwa nie jest karalne, albo inaczej, że usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą roku lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, kiedy ustawa tak stanowi. No już tu widzimy bardzo istotną różnicę między regulacją kodeksu karnego a kodeksu karnego skarbowego, bo jak wiemy, usiłowanie do wszystkich przestępstw, niezależnie od zagrożenia sankcją karną, w kodeksie karnym jest karalne. Drugą różnicą jest to, że za usiłowanie można wymierzyć karę w wysokości nieprzekraczającej 2/3 granicy kary ustawowego zagrożenia dla danego przestępstwa skarbowego, a w kodeksie karnym wiemy, że zagrożenie za usiłowanie jest takie samo jak za dokonanie. Mówię zagrożenie, co innego jest realnie wymierzona kara, bo na pewno bierze się pod uwagę, że usiłowanie zawiera w sobie mniejszą dozę społecznej szkodliwości niż dokonanie. I tyle odmienności wprost wyrażonych przez kodeks karny skarbowy, bo w paragrafie trzecim mowa już, że do usiłowania stosuje się jednak odpowiednio niektóre przepisy kodeksu karnego o usiłowaniu. I tak, artykuł 13, no to jest definicja, co to jest usiłowanie, prawda? Że kto w zamiarze popełnienia przestępstwa podejmuje działania zmierzające bezpośrednio do jego dokonania. Artykuł 14, który, a jeszcze na chwilkę się cofnę, bo mając na uwadze definicję wyrażoną w artykule 13, pamiętajmy, że mamy jeszcze oprócz usiłowania udolnego, tak zwane usiłowanie nieudolne, które też jest na grunt kodeksu karnego skarbowego recypowane. To znaczy wtedy, kiedy sprawca nie zdaje sobie sprawy, że dokonanie nie jest możliwe z uwagi na brak przedmiotu właściwego albo do braku, albo też z uwagi na użycie niewłaściwego środka. W związku z tym artykuł 21 paragraf 3 kodeksu karnego skarbowego recypuje również artykuł 14 paragraf 2 kodeksu karnego, który przewiduje, że nadzwyczajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od kary w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z usiłowaniem nieudolnym. Na razie jest wszystko jasne, a teraz kolejny przepis kodeksu karnego, czyli 15, który na gruncie usiłowania obowiązuje, to jest przepis, który mówi o czynnym żalu. Czynny żal polega na tym, że ktoś dobrowolnie odstępuje od usiłowania albo też zapobiega skutkom czynu przestępczego, no a jeżeli tego nie zrobił, a podjął jedynie działania zmierzające, dobrowolnie podjął działania zmierzające do zapobieżenia temu skutkowi, to można nadzwyczajnie złagodzić karę. I po średniku mamy taki przepis, że przepis artykułu 20 paragraf 4 kodeksu karnego skarbowego stosuje się odpowiednio. Czyli stosuje się odpowiednio do instytucji usiłowania na gruncie kodeksu karnego skarbowego. A artykuł 20 paragraf 4 mówi, że wymieniona w artykule 23 kodeksu karnego skarbowego przesłanka dobrowolności nie ma zastosowania do przestępstw skarbowych. W tak skomplikowany sposób ustawodawca wyraża
swoją wolę, żebyśmy do artykułu 15 kodeksu karnego, który recypujemy na grunt kodeksu karnego skarbowego i który wymaga dobrowolności przy instytucji czynnego żalu, zastosowali artykuł 20 paragraf 4 kodeksu karnego skarbowego, który mówi, że ta dobrowolność nie jest wymagana. Czyli odstąpienie od usiłowania na gruncie kodeksu karnego skarbowego, nawet kiedy nie jest dobrowolne, to i tak pozwala na nadzwyczajne złagodzenie, na nadzwyczajne złagodzenie kary. Żeby było jeszcze, że tak powiem, bardziej zawile, to ten paragraf 4 artykułu 20 mówi, nie odnosi się do artykułu 15 kodeksu karnego, żeby powiedzieć wprost, że wymieniona w artykule 15 przesłanka dobrowolności nie obowiązuje, tylko do artykułu 23, który mówi o współdziałającym, a nie o usiłowaniu, współdziałającym, który dobrowolnie zapobiegł określonemu skutkowi. No myślę, że Państwa przekonałem już chyba na tym przykładzie, że samo przeczytanie normy kodeksu karnego skarbowego bez wiedzy o tym, żeby sprawdzić, czy w tej kwestii, czy w kwestii takiej instytucji obowiązują też przepisy kodeksu karnego i które, nie jesteśmy w stanie tej treści rzeczywistej odszyfrować. Inaczej jest, gdy chodzi o procedurę, bo tutaj zasada jest odmienna i przepisy procedury karnej, powszechnej, czyli KPK, stosuje się w sprawach karno-skarbowych, chyba że przepis kodeksu karnego skarbowego stanowi inaczej. Czyli zasada odwrotna stosuje się, chyba że KKS stanowi inaczej, mówimy teraz o procedurze, a jeżeli chodzi o prawo materialne, nie stosuje się kodeksu karnego, chyba że przepisy KKS stanowią inaczej i o tych przepisach żeśmy mówili. Ja myślę, że byłoby bardzo korzystnie dla tych z Państwa, których temat zainteresuje i którzy chcieliby skorzystać trochę z tego mojego przewodnika, żeby się zaopatrzyli w te podstawowe akty prawne, śledząc przepisy czy numery, czy też narracje, dużo łatwiej będzie im to przyswoić. No, mówię tutaj o kodeksie karnym skarbowym, ale dobrze byłoby też mieć kodeks karny i kodeks postępowania karnego i kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i kodeks karny wykonawczy także, bo już w tym miejscu to zasygnalizuję. Te wszystkie kodeksy, o których mówiliśmy przed chwileczką, mieszczą się w jednym kodeksie karno-skarbowym, czyli on traktuje i o przestępstwach skarbowych, i o wykroczeniach skarbowych, i o procedurze w sprawach karno-skarbowych, i o postępowaniu wykonawczym. Z tym, że oczywiście na postępowanie wykonawcze z oczywistych względów nie będziemy już kładli nacisku. Ale dla tych Państwa, którzy chcieliby sobie jakoś te przepisy obejrzeć, chcę tylko powiedzieć, że w 2016 roku, bo pewnie to w żadnych wydaniach jeszcze nie jest uwzględnione, weszły w życie 4 nowelizacje. Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 2138. To jest ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw również z 16 roku, pozycja 2024, to jest ustawa o kodeksie karnym skarbowym, że w kodeksie karnym skarbowym wprowadza się określone zmiany. No i już w marcu, 1 marca weszła w życie ustawa z 2016 roku, pozycja 1948, również przewidująca zmiany w kodeksie karno-skarbowym, a 1 kwietnia, no czyli już za chwilę, wchodzi jeszcze kolejna nowelizacja, gdzie to jest nowelizacja ustawy o grach hazardowych, ale zmieniająca też niektóre przepisy kodeksu karnego skarbowego. I dopiero uwzględnienie tych nowelizacji, z których dwie są takie troszkę szersze,
pozwoli Państwu mieć aktualny tekst kodeksu karnego skarbowego. No i co jeszcze? Również dla tych Państwa, którzy chcieliby się tą problematyką zainteresować i śledzić dalsze odcinki tego serialu, który zapowiedziałem. Przedstawię tak skrótowo jakiś taki mój plan, moją wizję dalszych tematów. Oczywiście bardzo ogólnie, żeby wiedzieli, z czego ewentualnie przed tym naszym spotkaniem dobrze by było, gdyby się przygotowali. No więc najpierw będę chciał Państwu przedstawić systematykę kodeksu karnego skarbowego z uwzględnieniem zasad stosowania do tego kodeksu karnego i KPK. Następnie przedstawię Państwu pewne elementy definicji przestępstwa i wykroczenia, gdyż znajomość tej definicji, a może nie tylko samej definicji, ale analiza jej poszczególnych elementów, o co tu chodzi, w moim rozumieniu to jest klucz do zrozumienia prawa karnego, w tym przypadku prawa karnego skarbowego. No i potem przed przejściem do takich już bardziej merytorycznych, szczegółowych rozważań, przede wszystkim musimy się zapoznać z językiem, a ten język prawa karnego skarbowego zawarty jest także, a może przede wszystkim w takim rozdziale, który się nazywa objaśnienie wyrażeń ustawowych. To jest nic innego, tylko tak zwana wykładnia autentyczna ustawodawcy. To znaczy ustawodawca na przykład mówi, no w cudzysłowie, że żartuje sobie, że w rozumieniu ustawy rak jest rybą. Tak? I rozumiemy wtedy, że każdy rak jest rybą w rozumieniu ustawy. I to jest bardzo ważne, dlatego że no bez wyjaśnienia sobie tych pojęć no nie jesteśmy w stanie odpowiednio rozumieć ani rozszyfrować poszczególnych dalszych norm. W dalszej części będę chciał przedstawić Państwu regulacje, które są charakterystyczne dla kodeksu karnego skarbowego, co do zasad odpowiedzialności, jak i do realizacji tego celu, o którym mówiliśmy, czyli celu zniwelowania uszczerbków w majątku Skarbu Państwa, samorządów, budżetów samorządów terytorialnych, naprawienia tego uszczerbku finansowego. No i wspomnę też o niektórych regulacjach, bo to może być ciekawe, związanych z przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej na gruncie kodeksu karnego skarbowego. A później przejdziemy już do wybranych regulacji procesowych, oczywiście nie do wszystkich, bo wtedy musielibyśmy omówić cały kodeks postępowania karnego i to jest właśnie pewna trudność, że odwołujemy się tutaj do przepisów, których nie znamy. Dlatego zasygnalizuję nie tylko potrzebę zapoznania się, ale zasygnalizuję te regulacje procesowe, które są odmienne do KPK i będę mówił, na czym ta odmienność polega. Dzisiejsze spotkanie na tym byśmy zamknęli i przy ponownym spotkaniu rozpocznę właśnie ten temat dotyczący systematyki kodeksu karnego skarbowego, czyli mówiąc inaczej, gdzie czego w kodeksie szukać, żebyśmy w każdej sprawie nie szukali, nie czytali całego kodeksu. Na dzisiaj dziękuję bardzo.